Cześć, z tej strony Beata, Robert i Paweł. A to nasza historia z przygodami na haku. Że rok 2020 jest związany z koronawirusem, wszystkie wyjazdy zagraniczne stają pod znakiem zapytania. Nasza ulubiona i ukochana Chorwacja niestety musiała odejść w cień, więc postanowiliśmy kupić przyczepkę i zacząć przygodę z karmaningiem. Więc kupiliśmy przyczepkę marki Citau, model Mirage, trzyosobową z 1994 roku. Przyczepka no, już potrzebuje pewnych napraw, więc postanowiliśmy te naprawy nagrywać. Dokonaliśmy dużo zmian związanych z instalacją wodną i z instalacją elektryczną. Będziecie widzieć, że akurat te filmiki były nagrywane przed tym dzisiejszym naszym nagraniem, gdyż miałem dłuższe włosy. Był to jeszcze czas, gdy koronawirus pozamykał nam wszystkie zakłady fryzjerskie i nie można było się tak naprawdę obstrzyc. Że mamy nagrane kilka vlogów napraw, postanowiliśmy kontynuować i nagrywać również wszystkie nasze wyjazdy. Ze względu, że nasza Chorwacja ukochana jest aktualnie niedostępna, będziemy podróżować po Polsce i dzielić się z Wami wszystkimi spostrzeżeniami, fajnymi miejscówkami i ogólnie krajobrazem, który napotkamy. Jako, że ten rok będzie dla nas tak naprawdę rokiem testowym, aby sprawdzić, czy tak naprawdę nam ten karawanik, poruszanie się z przyczepą nam się spodoba, jak również możliwości naszej przyczepy, czy jest taka możliwość, abyśmy mogli sobie fajnie podróżować po Europie, czy po prostu ta przyczepka podoła, czy nasz samochód podoła wyzwaniom, które będą nas czekały w wojażach zagranicznych. Tak jak Beata wspominała, najprawdopodobniej w przyszłym roku, jeżeli nasza przyczepka podoła temu, będą ku temu warunki, wyruszymy do Chorwacji, którą tak pokochaliśmy. Tylko, że Pawełek chciałby mieć swój kącik. Na niektórych vlogach będą się pojawiały po prostu filmiki z jego nagraniami. Nie zapraszam właśnie na mój kącik. Zachęcam Was do oglądania i śledzenia naszego kanału, w którym będziemy się dzielić naszymi przygodami na haku.